Cześć, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Ninja. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować unboxing, a w sumie prezentację, gdyż byłem gra, została już otworzona. Call of Duty Ghosta, edycję kolekcjonerską na PlayStation 3. Jest to dokładnie edycja Prestige Edition. I na wstępie też bardzo serdecznie chciałem podziękować mojemu bardzo dobremu koledze, Jagódce, za udostępnienie i pozwolenie nagrania prezentacji z tej gry. Okej, moi drodzy, zacznijmy od prezentacji gry. Wisienkę na torcie, czyli edycję kolekcjonerską, zostawimy sobie na później. Rzecz jasna, gra oczywiście jest dodana do edycji kolekcjonerskiej, natomiast dostajemy ją otóż w takiej kopercie. Okej, wyjmijmy sobie. Oczywiście pudełeczko bardzo ładne z grą. I teraz tak, rzecz jasna oczywiście gra. Dostajemy tutaj dość sporo bonusów w postaci dodatkowych map, kartę gracza, oficjalny soundtrack oraz również tła na konsolę. Okej, przejdźmy teraz dalej. Tutaj czekajcie, muszę zasłonić, żebyście czasem kodu nie spisali. Okej, tutaj moi drodzy, bardzo fajna ciekawostka. Dostajemy Call of Duty Ghosta za możliwością zakupu na konsolę PlayStation 4 w wysokości dokładnie 9 funtów. Polska cena będzie wynosić około 30 zł. Okej, tutaj reklama, ale nie będziemy reklamować. I dostajemy również, moi drodzy, Season Pass. Season Pass są to 4 dodatkowe DLC, które wyjdą w 2014 roku. Okej, przejdźmy sobie teraz do prezentacji edycji kolekcjonerskiej. Przejdźmy do edycji kolekcjonerskiej. Jest tu bardzo ładne i bardzo mocne pudełeczko, które strasznie mi się podoba. Tutaj mamy też oczywiście zaprezentowaną jej zawartość. I teraz tak, zdejmujemy sobie osłonkę teksturową. Okej, to postawmy sobie na bok. Pudełeczko otwiera się tutaj z prawej strony i tutaj muszę uważać, żeby kamera nie wypadła, która jest zapakowana tutaj. O, dobra. Okej, nią zajmiemy się później. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo ładną tapetkę na pudełeczku. I teraz tak, dostajemy Steelbooka. Steelbook jest naprawdę strasznie ładny i bardzo mi się podoba. Wygląda on tak. Okej, otwórzmy sobie teraz i zobaczmy, jak w środeczku. Równie ładnie jak na zewnątrz. Okej. Teraz kolejna sprawa. Dostajemy w edycji kolekcjonerskiej bransoletkę z logiem Ghostów. Czekajcie, postaram się ją wyjąć. O, czekajcie, mamy problemy. Dobra. Nie chcę tutaj nic zrobić, a z doświadczenia wiem, że przy wyjmowaniu takich rzeczy z edycji kolekcjonerskich naprawdę można dość ostro uszkodzić te pudełeczka, a byłoby ich naprawdę szkoda. No! Okej. Bransoletka jest bardzo ładna i ma też zapięcie w taki sposób tutaj, na takich metalowych, jakby to powiedzieć, zaczepach, co jest bardzo fajną sprawą, więc na pewno łatwo ona nam nie spadnie z ręki. Również materiał tutaj, ten taki sznur, jest wykonany z bardzo mocnego materiału. Okej, moi drodzy, przejdźmy teraz do prezentacji kamerki. Okej, moi drodzy, przejdźmy teraz do najważniejszego chyba elementu edycji kolekcjonerskiej, czyli krótko mówiąc, chodzi tutaj o kamerę taktyczną. Kamerka taktyczna jest umieszczona właśnie w takim bardzo ładnym opakowaniu, które też strasznie mi się podoba. I zobaczmy, cóż takiego tutaj mamy w środku. Okej, przejdźmy od tego, co mamy tutaj na górze. Jest tutaj instrukcja obsługi, a w zasadzie instrukcja obsługi w sumie ciężko to nazwać, chociaż po części może i tak, gdyż bowiem informuje nas ona, do czego służy odpowiednie wejście do kamery. Natomiast, moi drodzy, niestety nie znajdziecie w tej edycji, podejrzewam, że w żadnej nie znajdziecie edycji po prostu zwykłego, najprostszego opisu, jak zamontować kamerę, więc radziłbym wam odpalić jakiś filmik na YouTube, w którym ktoś prezentuje coś takiego, gdyż bowiem kolega mówi, że strasznie się z tym namęczył, zanim odkrył po prostu sposób, jak to zamontować. Mamy również instrukcję, no w sumie instrukcję, a raczej gwarancję, chyba jak się nie mylę, kamerki w różnych językach. Okay. Tutaj mamy również załączony kabel USB, który jak cholera jest strasznie mały i nieco mógł być dłuższy, ale przynajmniej jest. Tego się można było spodziewać. Mamy również kartę 4 giga, która jest bardzo fajną sprawą, chociaż też mogli dowalić troszkę większą za taką cenę. Ok, teraz kamerka. Wygląda ona w ten sposób, jest bardzo ładna i nagrywa w rozdzielczości Full HD, czyli 1080p. Ok. Tutaj mamy również zestawy różnych uchwytów. Uchwycik numer 2 albo i 3. Kolejny uchwycik. I tutaj mamy też jeszcze jeden jakiś tam uchwycik. Mamy też pasek, który pozwala nam na regulację kamery do przyczepu na przykład na głowie lub też hełmu.
w zależności od tego, jak będziemy używać kamery. Tutaj mamy też również jeszcze jeden zaczepek. Okej, moi drodzy, właśnie teraz możecie zobaczyć, jak nagrywa kamera taktyczna, która jest dołączona do edycji kolekcjonerskiej Call of Duty Ghosta. Pamiętajcie też o tym, abyście właśnie w tym momencie ustawili jakość filmu, który oglądacie na YouTubie, na 1080p, gdyż bowiem ta kamera w takiej rozdzielczości nagrywa. Również powinniście też pamiętać o tym, że niestety jest noc, więc też pełnych możliwości tej kamery akurat teraz nie jestem w stanie Wam zaprezentować. W każdym bądź razie myślę, że orientacyjnie jesteście w stanie teraz zobaczyć, jak ta kamera nagrywa. Moim zdaniem jakość jest naprawdę bardzo dobra. Cóż, moi drodzy, w skrócie edycja kolekcjonerska zawiera bardzo ekskluzywnego steelbooka, bardzo ładne pudełeczko, które jest w szczególności wielką gratką dla kolekcjonerów, kamerę taktyczną, która jest bazowana na stylu GoPro, która nagrywa również w jakości Full HD, bardzo ładną bransoletkę tutaj, ekskluzywne pudełeczko na kamerę oraz oczywiście grę. Cóż, moi drodzy, taka edycja kolekcjonerska jest naprawdę wielką gratką dla kolekcjonerów. Niemniej jednak cena jest dość wysoka. W każdym razie dla kolekcjonera jest to jak najbardziej fajna gratka. Cóż, moi drodzy, myślę, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!